Witamy wszystkich serdecznie. Cześć, witam. Jesteśmy właśnie po zawodach Strongman w Pruszczu Gdańskim, a ze mną Krzysztof Jarocki, strongman, kulturysta, trener. Witamy Cię, Krzysztof, serdecznie. Cześć, witam Was. Kanał nazywa się Żelazne Serce, o ludziach, którzy wiele, wiele przeszli, nie poddają się, walczą. Dlatego dzisiaj właśnie mamy przyjemność rozmawiać z człowiekiem, który niejedno widział, dużo przeszedł, wyszedł, walczy dalej. Także Krzysiu, pierwsze pytanie. Dlaczego taki brutalny sport jak strongman cały czas sprawia, że wracasz i chcesz w to dalej iść? Nie poddajesz się. Tak jak powiedział Mateusz, trochę przeszedłem w życiu. Od wielu, wielu lat miałem problemy z nerkami. Przeżyłem 3 sepsy, które obecnie, rok temu miałem najgorszy stan. Kiedy 3 tygodnie byłem w śpiące, budząc się, nie dałem rady chodzić, nie dałem rady jeść. Po prostu byłem wrakiem człowieka. Wieloletnie, wiadomo, zmagania w strongmanie, w kulturystyce spowodowały to, że moje jelita jednak potrzebowały probiotyku i to było takim moim, trochę powiem, że błędem, że nie suplementowałem tych rzeczy i to spowodowało właśnie tą sepsę, nieszczelność jelit. Do tego to jest zwykła bakteria, która bytuje w naszych jelitach, dostała się do krwi, po prostu spowodowała taką chorobę, tak, taki stan. I tak, od wielu, wielu lat praktycznie jestem w formie, czy byłem, startowałem jako kulturysta, czy jako strongman. Jako strongman, jak to powiedzieć? Choroba spowodowała to, że wiadomo, ludzie się załamują, mają depresję. Stany takie depresyjne powodują to, że nie chce się walczyć z chorobą i inne rzeczy. Ja, będąc tym strongmanem, sport nauczył mnie do tego, aby pozbierać się jak najbardziej, i był takim moim, pomogło to mojej psychice właśnie, żeby wrócić też do sportu. Powiedz może, Krzysztof, jakie to uczucie po wszystkich tych osiągnięciach, po tych wszystkich zawodach, po których jeździłeś? Lądujesz w szpitalu i nagle lekarz mówi ci, że po prostu jest twój stan zdrowia krytyczny, bo byłeś w stanie krytycznym. Tak. Dla sportowca nie ma nic gorszego niż gdy człowiek jest cały czas aktywny. Ja przecież miałem 2 prace, gdy tam pracuję jeszcze w lokalach nocy, pracuję w nocy. Jestem też trenerem bikini, ogólnie jakichś tam sportów i jeszcze będąc w tamtym roku, nie wiem, robiąc ciągi powiedzmy 360 na 3 razy, budzę się ze śpiączki i nie dam rady podnieść swojej ręki, tak, gdzie muszę być karmiony i inne rzeczy. To jest właśnie straszne, ale sport spowodował to, że postanowiłem, że i tak wrócę mimo wszystko. Do tego, co chciałbym powiedzieć. W Polsce jest niestety taka mentalność, że sportowcy, gdy chorują, wszystko jest zwalane, powiedzmy tak, tak samo jak u ciebie, na doping, tak? Moim zdaniem doping jest zakazany w sporcie. I tak naprawdę większość ludzi, których używa dopingu, to są zwykli zjadacze chleba, którzy chodzą na siłowni, nikogo nie obrażając. Chłopak, który ma 60 kg, 15-16 lat, teraz zaczyna, bierze dużo więcej środków niż my, nawet sportowcy, nie mając o tym pojęcia, nie stosując diety, nie robiąc jakiegoś tam maksymalnego treningu, tak? I niestety też w moim przypadku, czy Mateusza, czy Grzegorza Szymańskiego, te wizyty w szpitalu spowodowały to, że powstały jakieś dziwne plotki, że to wiadomo, sport to spowodował, czy sterydy, czy inne rzeczy. A my, sportowcy, tak samo jak zwykli ludzie, mamy zwykłe choroby, które może spowodować infekcja, angina, grypa, wady jakieś wrodzone i inne rzeczy. Tylko że sport pomaga nam w tym walczyć, no i się nie poddajemy, tak? Mhm. Powiedz może, co musi być w zawodniku, co on musi mieć w sobie, żeby przejść przez to wszystko, żeby wyjść z tego, mimo temu, że wszyscy wokół mówią ci, żebyś dał już spokój, bo wszyscy tak mówią, lekarze, daj spokój, rodzina, już spokojnie, nie rób tego. Powiedz, jak to jest ze sportowcami, że oni ciągle, mimo to, że wszyscy są przeciwko,
to oni dalej chcą iść do przodu. Powiem tak, że lekarze i inne, wiadomo, że my wszyscy jako sportowcy doskonale znamy swój organizm. I często jest tak, mimo decyzji lekarzy, ja to traktuję w ten sposób, mówię to czasami tak z żartem troszeczkę, sam się skaleczyłeś, sam się lecz. Potrzebujemy inne dawki leków, często inne suplementacje, inne rzeczy. Wiadomo, że to jest też w zgodzie z jakimiś tam lekarskimi zasadami, no, ale często to trochę wygląda inaczej w praktyce. Sam trenuję z jakimiś lekarzami, którzy prowadzą treningi personalne i inne rzeczy. No i ta, wiem, że tą wiedzę posiadam nie tylko teoretyczną, praktyczną, gdzie często lekarze nie mogą tego sprawdzić, tak? No właśnie, wspomnij może jeszcze o kulturystyce, fitness. Wiemy, że trenujesz wielu zawodników. Co różni może ten sport od strongmana i powiedz może, dlaczego sam zdecydowałeś się na jakiś czas od strongmana odejść i pójść w stronę kulturystyki? Wiadomo, po tych chorobach przejścia chciałem spróbować coś innego. Też zawsze mi się marzyło, gdy jeszcze byłem strongmanem, podobała mi się taka kulturystyczna sylwetka, ale jednak też lubiłem dźwigać ciężary i niestety nie da się połączyć tego. Wiadomo, jakoś tam się wygląda, jest ta sylwetka fajna, ale nie jest taka jak kulturystyczna. I te ciężary, które są dotychczas w strongmanie, nie pozwalają, żeby mieć taką sylwetkę, na przykład jak Mariusz Pudzianowski. Niestety, trzeba się zdecydować, albo na to. To było dla mnie mega doświadczenie, coś dobrego. Poza tym też trenuję zawodników, tak, czy bikini, czy inne rzeczy i nie mogą sobie pozwolić na to, aby trenować kogoś do startu, wyjście na scenę i samemu tego nie doświadczyć. Dopiero gdy sam to doświadczyłem też i poczułem się, jak to wygląda, jacy ci ludzie przechodzą, emocje, inne rzeczy, wtedy mogę śmiało kogoś przygotowywać. Krzysiu, może jaką radę udzieliłbyś młodym ludziom, którzy może jeszcze nie wiedzą, jaki sport konkretnie, czy to strongman, czy kulturystyka, czy fitness, czy jakikolwiek sport, sporty walki, jaką radę udzieliłbyś, taką jedną, najważniejszą, której muszą się trzymać? Jest to temat bardzo rozbieżny i tak moim zdaniem to jest niestety ta rada będzie, też tak powiem, niestety miała kilka punktów. Pierwsza rzecz, na pewno potrzebujecie jakiegoś trenera, osoby konkretnej, która wam poradzi od początku, jak to robić. Nie musi być to celebryta z internetu czy inne, tylko dobry trener, zaufany, często już z dobrym stażem, który będzie przy was cały czas, robił z wami treningi, będzie was motywował. Forma będzie nie tylko oceniana na zdjęciach, czy jakieś postępy siłowe, inne rzeczy, tylko ktoś będzie stał nad wami, pilnował każdego powtórzenia, inne rzeczy. To jest dla mnie najbardziej ważne. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak prowadzenie ludzi przez internet. Nie da się. To można pomóc komuś schudnąć lub inne rzeczy. Druga rzecz, na pewno to są badania. Badania laboratoryjne to jest podstawa. Trenerzy, którzy tego nie robią, może się nie rozwijają, nie edukują się. Jak macie trenera, który nie robi badań, nie trenujcie z nim. I na pewno ważna rzecz, nie ma tak, że jeśli nawet zdecydujecie się na doping, sprosie i inne rzeczy, też kiedyś było przeświadczenie, kiedy my jeszcze zaczynaliśmy, nie rób, jak bierzesz jakieś środki i inne rzeczy, nie rób badań, bo będziesz miał złe badania. Nie ma tak. Jeśli nawet się decydujesz na jakiś doping, wiadomo, to nie jest temat tabu już w dzisiejszych czasach, tak, są szkolenia z tego, z brania jakichś tam środków anabolicznych i innych rzeczy. Na pewno, jeśli bierzecie jakieś środki, musicie robić te badania i te badania mają być dobre. Macie mieć normy, jakieś normy, które są normy, być w normach. Te hormony też powinny być w normach. Mimo, że zwiększacie jakieś tam sobie hormony, one powinny być też w jakimś tam ładzie, tak? I nie ma, że jest jednych więcej, drugich mniej, bo sobie to wszystko musi grać. Tak samo jak jesteście na dopingu, bez te wasze badania, wyniki, czy moczu, czy krwi, czy wątrobowe, muszą grać. Jeśli macie podniesione normy wątrobowe czy cokolwiek, co was się zmienia, źle się czujecie, to nie jest dla was. Trzeba to odstawić po prostu, poszukać innych metod albo zrezygnować z tego sportu, tak? Kolejną rzeczą, to są wszystkie ważne rzeczy, rozciąganie. Obecnie jest kilku takich fizjoterapeutów, którzy pracują
pracują na powięziach mięśniowych. I niestety w tych sportach, tak samo czy w siłowych, czy kulturystyka innych, sklejają nam się powięzi mięśniowe i inne rzeczy, tworzą mikrourazy. I bardzo ważne jest, żeby po każdym takim treningu robić rozciąganie, regenerację. Najpierw fizjoterapeuta, który manualnie wam usunie takie mikrourazy. Na przykład co odnosząc się do strongmana, tak? Kiedy startujemy co 2-3 tygodnie, często tworzą nam się mikrourazy. Wylew ten ma 2-3 mm, taki załóżmy w tych mięśniach wylewa się krew albo coś w tym stylu. Nic z tym nie robimy, startujemy kolejny raz, to znowu się rozrywa, trochę się rozrywa. I co się dzieje? Po 2-3 startach, po 2-3 miesiącach, przy mega ciężarach często to się zrywa po prostu, tak? Też, że te mięśnie właśnie nie są masowane, te mikrourazy nie są poddawane regeneracji, wiadomo, to jest komory, krio i inne rzeczy, jest tyle stres zabiegów, ale wiadomo, masaż manualny chyba to nic z tego nie zastąpi, żadne rolowanie i inne rzeczy. Rolowanie to już jest taka prewencja, tak? Na pewno masaż, fizjoterapeuta, się rozciąganie. Zauważcie, że ci najlepsi kulturyści świata, którzy mają mega masę mięśniową, mają w udach po 90 cm, oni robią szpagaty, tak? I tkanka mięśniowa jak się rozwija, to po prostu ten mięsień się skraca i trzeba go cały czas rozciągać, żeby on miał miejsce dalej się rozwijać. Wtedy jest, uwierzcie, że naprawdę jest lepszy trening. Te mięśnie są takie wiotkie, bardziej się napinają, bardziej można je pokazać, nie? To chyba takie trzy na pewno. Czyli jak słyszycie, mimo że to jest sport taki, pomyślałby kto, w którym liczy się uzewnętrznione te atuty, że sylwetka, że ciężary, to jednak nie. Słuchając tutaj Krzysztofa, to sobie nie usłyszałem takich rzeczy od najlepszych lekarzy. Także kulturysta czy strongman musi być nie tylko silny i mieć jakąś tam wiedzę, ale musi mieć, powiedziałbym, bardzo dużą wiedzę. I to wszystko jest w naszej głowie. To, co dźwigamy w strongmanie, często to nie jest siła naszych mięśni, tylko siła naszej woli, tak? I tak chciałbym jeszcze dodać, co do sportów sylwetkowych. Strasznie dużo osób teraz pcha się na scenę. Większość to są osoby, które chcą mieć tylko zdjęcie na Facebooku, na Instagramie, po prostu albo w brązerze. Stawić zdjęcie tak. Sobie w brązerze, tak? Ja naprawdę szukam osób i cały czas jestem trenerem i oprócz Edyty Tamileskiej, z którą współpracuję, która jest moją obecnie kobietą, ciężko mi znaleźć kogoś, kto... zawodnik musi mieć naprawdę, to nie są osoby, które się namawia albo coś, takie osoby muszą czuć, że chcą to robić, są totalnie nastawione tylko na sport, na wyniki sportowe, mają do tego w miarę predyspozycje. Bo to i to współpraca z taką osobą, to jest dla trenera jest satysfakcja, gdy startujemy co roku, zwiększamy swoją formę miejsca. Tak samo w kulturystyce. Pierwsze 2-3 starty to zwykle jest tylko takie się pokazanie, doświadczenie, a dopiero później się rozwijamy, uczymy się pozowania i innych rzeczy. Jest sport na lata, na 3, na 5, na 10 lat i to najbardziej cieszy, że taki zawodnik się rozwija, tak? Trzeba mieć na to czas, trzeba mieć, no wiadomo, jakieś tam finanse na to i inne rzeczy, a przede wszystkim to naprawdę trzeba mieć mega zaparcie i chcieć to robić. Mało jest takich zawodników. Ja na zawodnikiem nazywam osobę, która startuje minimum 3 lata i cały czas, co roku próbuje tą formę sobie zrobić coraz lepszą. Mimo to, że zawodnik nawet czasami jest 5. czy 6., ale jeśli co roku wychodzi w lepszej formie, bo wiadomo, wszyscy trenują, ktoś robi większy postęp, on cały czas się rozwija, to też jest dobre, tak? A nie ktoś w rok czasu robi formę jak najszybciej, przychodzą osoby i mówi tak, przychodzi jakaś dziewczyna i mówi, ona za pół roku chce wystartować w debiutach, albo za rok, albo w ogóle za 3 miesiące, tak? To jest sprawa trenera, kiedy go wystawi na scenę, zawodnik musi być gotowy, przede wszystkim psychicznie do tego, aby sprostać temu, tak?